Hej kochani, witam was wszystkich w kolejnym odcinku serii Nailed. Dzisiaj bierzemy na tacę, słuchajcie, dwie nowości od Silker, czyli żele, które się ciągną na metr. Nie no, nie na metr, żartuję, ale się naprawdę ciągną bardzo. Mam kolorek biały i czarny i to jest po prostu hit Instagrama, ponieważ bierzemy sobie jakiś patyczek, wyciągamy żel i dajemy na paznokieć taki inny trochę kształt. Więc jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam dalej do oglądania. Słuchajcie, te żele można kupić na stronie internetowej albo oczywiście w drogeriach Silker. Nie wiem, czy na innych stronach jest dostępne, ale to musicie zobaczyć. I one się nazywają właśnie Geometric Hybrid Gel. Nie wiem, czy to jest żel hybrydowy, ale i tak wiadomo, wszystko teraz piłmy frezerką, więc to jest obojętne na przykład dla mnie. Jeden taki żel kosztuje 15 zł i ma 5 gram. I on jest naprawdę najbardziej gęstym żelem, jakiego miałam i najbardziej ciągnącym się żelem. Dlaczego? Na przykład tutaj mamy kolor, może weźmiemy kolor biały i patrzcie, jak on się ciągnie. Ciągnie. O, jeszcze się ciągnie. I to właśnie na takiej wysokości on potrafi się ciągnąć. On jest żelem białym. Akurat tutaj mam biały i tutaj mam czarny. I zaraz właśnie wam pokażę w praktyce, jak to wygląda. Tutaj mam przygotowane kilka kolorków, wzorniczków, żebyście właśnie zobaczyli, jak można z nim pracować i jak one wyglądają. Więc jak jesteście zainteresowani, to zapraszam teraz do praktyki. Dobra, jak widzicie, tu mamy dwa żele i pokażę wam teraz z bliska, jak one się ciągną. Może zacznę od białego, ponieważ biały tutaj będę dawała na ten niebieski i patrzcie na to. On się ciągnie. Jest naprawdę super. A teraz wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. To wygląda, słuchajcie, tak, że o, możemy robić coś takiego, że po prostu ten żel nam się zawija, ale on jest tak cholernie ciągnący. O, widzicie? To mniej więcej wygląda tak, ale też na internecie widziałam, że ludzie po prostu brali ten żel, nakładali i jakoś tak naprawdę można tego robić mnóstwo. Nie jest po prostu ciągnącym się żelem. Można takie kreatywności wymyślać, ale takim podstawowym to właśnie jest kręcenie. Naprawdę można różne rzeczy zrobić. Jeszcze wam pokażę coś, co ostatnio podpatrzyłam. To może weźmiemy tutaj na czarnym. To jest coś takiego, że bierzemy żel i robimy takie wzorki, takie mega, mega geometryczne. O nie! Spierdzieliłam to, ale dobra. To jest test na żywo, więc chcę wam tylko pokazać, jak to mniej więcej wygląda. O, coś takiego, widzicie? I to właśnie można robić z tymi żelami, ale to jest Meksyk. I można naprawdę się bawić. Jeszcze pokażę wam kolor czarny. Czarny może zrobimy na tym czerwonym, sobie biały na razie odłożę. Tak, zrobimy sobie czarny i czarnym też możemy się tak bawić. Czyli możemy sobie nakładać, ale też jest drugi sposób, jaki już wam pokazuję. Na rękawiczce, żeby po prostu nie lecieć tak po jednym, tylko robimy tak. Bierzemy sobie rękawiczkę, namaczamy sobie ten żel. Tylko trochę więcej, chwilę. O. Namaczamy sobie ten żel i o rękawiczkę sobie tak dwoma palcami robimy, żeby po prostu tutaj się zrobiło tego więcej. I robimy coś takiego. I jakby będzie tego o wiele więcej i szybciej. Więc sobie właśnie tak robimy. Więc takie różne można tym zawiasy zrobić. Fajny gadżet, to jest bardziej gadżet niż taki żel do codziennego takiej stylizacji, ponieważ no tym możemy zrobić tylko i wyłącznie wzorki, żadne tam malowanki, ponieważ no ten żel jest taki za gęsty do takiego nakładania na przykład pędzlem. Może komuś to jest wygodne, ale na przykład dla mnie to nie. Wolę bardziej rzadsze, jeżeli chodzi o nakładanie normalne, ale do takich wzorków i takiej inności to naprawdę to super wygląda, więc jak na mnie na plus, 15 zł, taka zabaweczka. Jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam właśnie do kupienia tego, ponieważ no, może być fajna zabawa.
Także moi drodzy, tak. Mam nadzieję, że ten produkt Wam się spodobał. Dajcie znać, czy mieliście już z nim do czynienia, a jak nie, czy macie ochotę go zakupić albo się z nim zainteresować, ponieważ to jest naprawdę fajny gadżet. No, kto lubi wzorki, kto lubi wymyślać, kto lubi kreatywność, to jest coś dla niego. 15 zł, niedużo, więc naprawdę, naprawdę polecam. Polecam. Marta Plewa. Ale jak macie jeszcze nie dość mojego gadania, to macie filmy proponowane, to macie przyjść do subskrybowania. I w ogóle zapraszam na moją grupę na Facebooku. Plewki z kwiatuszkiem. Także tam się trochę też rzeczy dzieje, więc Was zapraszam i zapraszam do kolejnego odcinka. Pa, pa!